Słowo Boże mówi, że córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jej złotem tkana. W psalmie 45. Zawsze ujmowało to, jak jest tutaj zobrazowany wygląd córki królewskiej. Wiecie, perła, ona jest symbolem cierpienia. Jest to bardzo drogi klejnot, ale on powstaje w wyniku tego, że te małe stworzenie, małe ślimaką cierpi. Cierpi po prostu, tak się dostaje jakaś odrobina piachu, mały kamyczek i tak naprawdę on wytwarza tę masę perłową w związku z tym, że on cierpi, to go ufiera. Wiecie, perły, one są symbolem jakby funkcjonowania naszego w tym świecie i nie chodzenia na kompromisy. Tak naprawdę, kiedy ty funkcjonujesz w tym świecie, ty jesteś pod ciągłym obstrzałem takich informacji, żebyś poszedł na jakiś kompromis i to wywiera jakąś formę cierpienia. I w tym wypadku to jakby chrześcijanie jednak cierpią, ale to jest taki wypadek. Chrześcijanie nie cierpią z uwagi na choroby, chrześcijanie nie cierpią z uwagi na biedę, chrześcijanie nie cierpią z uwagi na niemocy, bo jeżeli chrześcijanie cierpią z tego powodu, to robią to bezprawnie. Ale nie muszą cierpieć, nie muszą chorować, nie muszą być biedni, nie muszą być samotni. Rozumiecie? Ale chrześcijanie cierpią, ponieważ żyją w nieprzyjaznym dla nich środowisku. Wiecie, miejscem naszego bytowania jest niebo, a nie ziemia. My tutaj jesteśmy na chwilę, niestety ziemia nas co? Uciska. Jest ucisk. Ucisk. Rozumiecie? I tutaj jest napisane, że córka królewska jest cała obciążona perłami. I dalej jest napisane, a szata jej złotem tkana. Złoto jest symbolem świętości. Czyli tutaj jest pokazane, że ona, ta córka królewska, ten Kościół Boga, mimo że on cierpi, że on na tej ziemi jest w miejscu nieprzychylnym dla swojego życia, to mimo wszystko on nie wycofuje się ze świętości i on jest oddzielony dla tego Boga. Zobaczcie. I dalej jest napisane, zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych. Czyli pokazany jest progres, że my jesteśmy ludźmi, którzy nie muszą przez całe życie stać w jednym miejscu i być opartymi na innych ludziach, którzy są od nich dojrzalsi w wierze. Bóg mówi dzisiaj do ciebie, mimo że żyjesz na tym trudnym terenie, jesteś świętym moim i progres jest tobie przyporządkowany. Jesteś człowiekiem, który ma pełne prawo do rozwijania się w moim duchu. Ty możesz się rozwijać. I to jest wszystko zależne od ciebie. I nie musisz patrzeć na to, że wokół jest trudno. Ja ci coś powiem. To, że wokół jest trudno, to jest naturalna sprawa. Nikt nigdy nie może powiedzieć takiej rzeczy, że tutaj Kościołowi na ziemi jest łatwo. Nie jest łatwo. Ale każdy może powiedzieć taką prawdę, że jeżeli jesteśmy Kościołem Boga, to zwyciężymy każdą opresję. Każdą opresję zwyciężymy. Każdy problem. Przejdziemy zwycięsko. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy ludźmi progresu. My jesteśmy powołani nie żeby stać w miejscu, tylko żeby tworzyć, rozwijać się i zmieniać. To jest to, co Bóg dla ciebie ma dzisiaj. Kiedy będziesz wielbił dzisiaj Boga, powiedz: Boże, mimo że jest trudno, mimo że jest ciężko na zewnątrz, to ja jestem pełen świętości twojej i ja nigdy nie zostanę w tym miejscu stagnacji. Ja nie dam się stagnacji. Ja nie dam się, bo Ty powiedziałeś, że ja nie będę już miał ojców swoich, ale będę miał synów swoich. Czyli Boże, Ty mnie powołałeś, abym ja kreował rzeczywistość, abym ja tworzył, abym ja dodawał moim sercem do Twojego serca. On tego chce. Ty jesteś Jego częścią. Jego częścią. Jezus i Ty jedno jesteś. I kiedy będziesz wielbił dziś Boga, to wielbi Go z tego miejsca. Nie z miejsca jakiegoś bocznego, gdzie wołasz do Niego: Panie pomóż, Panie to, Panie tamto. Więc Jezus, ja jestem jedno z Tobą. I wielbi Boga dzisiaj. Jako syn i córka Boga. To jest coś, co masz dane na podstawie ofiary Jezusa. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty przyporządkowałeś do naszego życia drogę, że Ty doprowadziłeś nasze życie do tego, że możemy się rozwijać. I my nie musimy zostawić, że cokolwiek jest, to jest miejsce stagnacji. Uwielbiam Ciebie, kocham Ciebie. Ciebie, 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 Ciebie. Jezus, wielki Boga, Zobacz, co to jest! Zobacz! To nie zabawka! To się zjeba! To narzędzie zbrodni! On umarł, żebyś ty mógł żyć! On dał ci życie! On wycierpiał, byś ty nie musiał cierpieć! On dał ci niebo! Uratował cię od mocy diabła! Stworzył cię nowym człowiekiem! Dał ci światło! Dał ci siłę! Stworzył cię na swój obraz! W Chrystusie Jezusie! Przez moc krzyża Golgoty! Dotykaj go! Ściskaj go! Niech ci popłynie ten wzrok! Niech cię końce pobrania twoje ręce! Zobacz! On to zrobił dla ciebie! Dla ciebie! Dla ciebie! Dla ciebie! Ma to tego sokolaraba! Tego sokolaraba! Żebyś był wolny! Żebyś był zdrowy! Żebyś miał pieniądze! Żebyś był obywatelem nieba! Żebyś nie był dojeżdżany przez diabła! To ten krzyż! On zadał rany Jezusowi! Abyś ty mógł żyć w obfitości! Abyś ty mógł żyć w obfitości! To ten krzyż! Tego się nie wiesza na szyi! Tego się nie wiesza na szyi! Tym się szyje! Tym się szyje! Oto twoja droga! Oto twoja prawa! Pokara Sara Makedebes! Monitoria Sena Manasai! A kiedy umierałem za twoje grzechy, to nie byłem pewny do końca, czy piekło mnie wypuści, Heremeko Dalabar, ale ono musiało mnie wypluć. Selia Rasande Seklaria Zemenedor, to ja byłem czysty, abyś ty dzisiaj mógł w mojej czystości żyć. I la Gloria Sugidus. Uwielbiamy Cię, Jezusie z Nazaretu. Ty, który umarłeś za nasze grzechy. Ty, który wziąłeś na siebie nasze porażki. Ty, który wstałeś z martwych. Uczyniłeś nas nowym człowiekiem. Uwielbiamy Cię za to, co zrobiłeś dla nas. Dziękujemy za łaskę. Dziękujemy, że Ty już wycierpiałeś, abyśmy my nie musieli cierpieć. Że Ty już oddałeś swoje życie, abyśmy mogli żyć wiecznie. Uwielbiamy Cię, Boże nasz. Będziemy brać to, co dałeś na nas krzyżu Golgoty. Ojcze, my proklamujemy całą wymiarę krzyżową. Ogłaszamy, że Ty na siebie wziąłeś wszelkie zło, abyśmy mogli otrzymać Twoje dobro. Twoje dobro. Twoje dobro. Glory Jesus. Gloria, uwielbiaj Go i dziękuj Mu za krzyż. Dziękuj Mu za to, że oddał swoje życie za Ciebie. Dziękuj Mu, że stał z martwych. Dziękuj Mu, że jesteś obywatelem nieba. Przez krzyż. Przez krzyż. Nie przez swoje uczynki. Nie przez Twoją własną sprawiedliwość. Twoja własna sprawiedliwość jest jak zaszykane ubranie. Nie ma żadnego znaczenia. Oto moc. Oto moc. Łaska. 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 Dziękuję Ci za zbawienie. Dziękuję Ci. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię za to. Właśnie za to. Ojcze, my dziękujemy Tobie za krzyż. My dziękujemy Tobie za to, że byłeś na krzyżu. Uwielbiamy Cię. Ojcze, my teraz proklamujemy, że krzyż będzie stał w centrum naszego ciała. Że krzyż będzie stał w centrum naszego myślenia. My dziękujemy Ci za moc płynącą z krzyży. Halleluja. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas jest ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, który wierzy. Jeżeli wierzysz w niezasłużoną ofiarę Jezusa, jeżeli wierzysz w Jego wstanie z martwych, jeżeli uznałeś, że Twoje ego to śmierdzący ściek, jeżeli uznałeś swoją sprawiedliwość za kupę gnoju, to jesteś nowym człowiekiem! Nowym człowiekiem! Żyjesz przez Chrystusa i nigdy nie umrzesz. I Twoje życie nie będzie życiem porażki, bo nie żyjesz już Ty, ale żyje w Tobie Chrystus! pragnie. Boże naszej pasji, my uwielbiamy Ciebie. Stawiamy Ciebie ponad wszystko, ponad każdą okoliczność, ponad każde wydarzenie, ponad wszystko, co przynosi nam świat, ponad wszystko, co próbuje diabeł zaprezentować w naszym życiu. My Ciebie uwielbiamy, Ciebie wywyższamy. Powiedz to dzisiaj do Niego, jeśli jeszcze nie odczułeś w swoim życiu, co to znaczy być pasjonatem dla Jego Królestwa. Jeśli jeszcze nie odczułeś w swoim życiu, co to znaczy być pasjonatem dla Słowa, co to znaczy być pasjonatem, aby składać swoje ciało w ofierze, to powiedz to dzisiaj do Niego. Powiedz, poznałem Cię jako Pana i Zbawiciela, ale zakromnie rozumiem, co to znaczy, żebyś był moim Panem. Nie ogarniam sytuacji, nie wiem, nie potrafię. Jestem pasjonatem Jezusa. Zakochałam się w Jezusie. Kiedyś takiej kobiecie powiedziałam, że ja jesteśmy ze sobą tylko i wyłącznie dlatego, że kocham Jezusa bardziej niż Jego. Postawiłam Jezusa wyżej. Śpiewacie często na ulicy. Diabeł taki mały, a Jezus taki duży. Ale świat potrzebuje zobaczyć, że autentycznie Jezus, ten Pan, o którym śpiewasz i do którego się modlisz, że autentycznie jest Panem Twojego życia, że On wytycza kierunek Twojego życia. Świat nie łyknie ściemy, dlatego że grzech jest atrakcyjny. Nikt mi nie powie, że grzech nie jest atrakcyjny. Grzech jest atrakcyjny. Dlatego musisz w ciele zaprezentować, że Jezus jest Twoim Panem. Niech objawi Ci się dzisiaj Chrystus. Niech Pan nieba i ziemi dotknie Cię dzisiaj tak, że z własnej nieprzymuszonej woli, nie z popychu, powiesz: Jezu, rządź w moim życiu. Wiesz, jak jest ze zbawieniem, że można go przyjąć jako Zbawiciela, ale niekoniecznie dać mu panowania. Kiedyś Bóg mi tak dał słowo: Jezus Pan, czy tylko Zbawiciel? Wiesz, zbawienie polega na tym, że Ty upadasz i ciągle przychodzisz: przytul mnie, obmyj mnie. Rozumiesz? Ale kiedy zrozumiesz sferę panowania, to będziesz panował nad grzechem w swoim życiu. Bo tak powiedział Twój Pan, że dzięki temu, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, diabeł nad Tobą nie panuje. Żaden grzech nad Tobą nie panuje. Cokolwiek nad Tobą panuje, to panuje tylko dlatego, że chcesz. Ja zapragnęłam panowania Jezusa w moim życiu. Postawiłam Go wyżej. Oddałam Mu autentycznie tron w moim życiu. Powiedziałam: zasiądź. I tu się rozpoczyna przygoda. Halleluja. Halleluja. Chodzi o modlę się, o ożywienie tych słów w sercach ludzi. Niech to nie będzie kolejna informacja, ale niech to będzie słowo ku życiu. Niech to będzie słowo ku życiu. Niech to będzie słowo ku życiu. Niech to ludzi opanuje. Niech to ich, Ojcze, zdominuje. Niech nie mogą jeść. Niech nie mogą spać, Ojcze, jak potowarze. Niech to ich zdominuje, Ojcze. Niech myślą o tym. Niech to rozpala bieg w ich życiu, Ojcze. I ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa. I z całego Waszego życia usuwam z ich życia przez imię Jezus. W imieniu Jezusa. Pozostałości Bożej relacji, która była do tej pory. Ja w imieniu Jezusa przeklinam, nie pozwalam działać temu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Z aniołami śpiewam Cię. Jak wielkiś Ty. dziękuję Ci za całe jego życie. Ja dziękuję Ci za jego nowe narodzenie. Ja dziękuję Ci. Będziesz płakał. Będziesz płakał. Będziesz czuł tak jak Jezus. Przełamać. Ja mogę się uczyć tego w jego życiu. I dziękuję Ci za to, co robisz w jego życiu. Ja błogosławię Ojcze, autorytetem Kościoła, Ojcze. I ja dziękuję Ci, że On podejmuje decyzję, Ojcze. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię za Jego życie. Alleluja. Nie zapomnisz już nigdy tego dnia. Będziesz wiedział, że wiesz, że w tym dniu Bóg powołał Cię do służby, że to właśnie On zrodził w Tobie to pragnienie, że to właśnie On, Pan Twojego życia, wyposaży Cię do tego, jakie Ci dał pragnienie. Ja ochraniam przez moc imienia Jezus i przez krew Jezusa to, co się w Nim zrośnie. Ja modlę się, Ojcze, o przychylność ludzi. Tatusiu, Oddychamy Tobą, Święty. Oddychamy Tobą. Przyjaciela, pobłogosław swojego przyjaciela. Jeśli masz swojego przyjaciela, to połóż ręce na swojego przyjaciela. Pobłogosław swojego przyjaciela. Ludzie, ja błogosławię mojego przyjaciela. Ja dziękuję Ci za Artura. Dziękuję Ci za całe jego życie. Dziękuję Ci, że świadczył mi o Tobie. Dziękuję Ci, że nigdy nie poszedł ze mną na kompromis. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że przeznaczyłeś nas dla siebie przed założeniem świata. Jak miałam 12 lat i siedziałam na ławce w parku przed moim domem, to taki człowiek do mnie powiedział, że Helmut zabił człowieka i ja się tak bałam, że bałam się wejść do korytarza. Potem się okazało, że ten człowiek został moim mężem. Troszeczkę w innych parametrach. Bóg to nie jest człowiek. Podziękuj Bogu za Jego porządek. Podziękuj Bogu za swojego przyjaciela. Ojcze, ja modlę się o więcej. Ja modlę się o Jego apostolski wpływ. Ja modlę się, abyś poszerzał paliki Jego namiotu. Ja modlę się, Ojcze, aby Jego ręce, aby Jego język sięgały jeszcze dalej. Niech widzą go w bramach, Ojcze. Ja modlę się o Jego głoszenia, modlę się o Jego poselstwa, ja modlę się o Jego urząd nauczyciela. Ja go błogosławię w Twoim potężnym imieniu, Jezus. Ja mówię siła, namaszczenie i moc Świętego Ducha. W imieniu Jezus. Halleluja. Odsuwam od Niego ludzi przewrotnych i dziękuję Ci, Ojcze, że mogę być Jego pomocą. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Mój mąż mnie pociesza. Mój mąż jest moim przyjacielem. On mnie pociesza. W imieniu Jezusa. Nie musicie nawet nakładać rąk na ludzi. Duch Święty, który jest w tym pomieszczeniu, usługuje ludziom. Zrób masaż swojemu przyjacielowi. Niech jego plecy się rozluźnią. Nie bądź taki spięty. Halleluja. Diabeł chce wszystkich zaszczepić religią, ale Bóg jest Bogiem życia. Jezus Chrystus, którego poznałam, przyszedł do mnie z życiem. Kiedy Go nie znałam, moje doświadczenie było jedno, śmierć. Ale kiedy poznałam Jezusa, to doświadczyłam życia. To doświadczyłam mocy zmartwychwstania. To doświadczyłam tego, że mój Bóg, którego poznałam, ten Bóg, o którym mówi Biblia, jest zupełnie innym Bogiem niż Bóg tego świata. Bóg tego świata to diabeł. Znaczy ja modlę się teraz, aby kobiety wolne w naszym kościele znalazły swoją drugą połowę. Ale pamiętaj o tym, że jeśli szukasz tak jak świat, szuka, to znajdziesz tak jak świat. Ale dzisiaj Bóg czyści twoją percepcję myślenia, że tak naprawdę będziesz inaczej myślała, że będziesz myślała w parametrach nieba, nie w parametrach świata. Uroda nie jest najważniejsza. Ja sobie nie wyobrażam rano, na przykład, że wstaję i mój mąż do pracy nie chce iść. A ja bym za nim w halce latała i bym go wypędzała do pracy. Życzę ci męża, takiego, który jest głową. Życzę ci męża, takiego, który jest głową, który się nie boi decydować, który się nie boi zarządzać. Takiego męża ci życzę i każdemu facetowi życzę takiej żony jak ja. Bogobojnej. Takiej, która potrafi wypędzić wroga z domu. Życzę wam takich żon. Jeden z moich przyjaciół pomodlił się. Boże, chcę taką żonę jak Agata. Ale Agata już jest zajęta. I odezwała się do niego kobieta. I będzie jego żoną. Choć wizualnie wcale nie była jakąś tam perłą, ale on nie na to patrzył. Najważniejsze było to, że to była żona z objawienia, że nie cieleśnie się przyciągnęli, ale on wewnątrz siebie wiedział, że to ona, że to ona, że to ona i wszystkie inne, nawet najpiękniejsze, nie nadawały się, żeby z nim żyć. Rozumiecie? Poniż w swoim życiu wszystko to, co jest cielesne, a wywyż. Podnieś do góry wszystko to, co jest duchowe. Kiedyś powiedziałam, duchowe nie jest takie atrakcyjne. Nie jest takie atrakcyjne. O duchowe trzeba zawalczyć. Dla duchowych rzeczy trzeba złożyć ofiarę. Kościół tego dzisiaj nie chce robić. Nie chce rząd standardu, ale standard chciałby rządzić. Ale gwarantuję ci, że kiedy zasiejesz standard do swojego życia, zbierzesz standard. Zbierzesz w ogóle dobre rzeczy. Uwielbiamy cię. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Modlę też się o to, abyś był miękki w duchu, aby namaszczenie, które jest w Tobie, usługiwało Tobie. Ja panuję nad namaszczeniem, bo mogłabym tutaj leżeć, ale ja panuję nad namaszczeniem. aby Jezus autentycznie mógł się przewieźć na twoim życiu. Amen. Żeby Jezus autentycznie mógł wjechać na twoim życiu. Amen. Tam, gdzie jesteś. Jezus wjedzie tam, gdzie mu pozwolisz wjechać. Więc to nie o twoich siłach składasz swoje życie, nie o swoich siłach, ale Jego siła doprowadza do tego, że twoje życie jest złożone. On tylko potrzebuje zgody, tylko zgody, niczego więcej. Przyjaciela, któremu zaufałeś wieczność i teraźniejszość. Powiedz teraz to do mnie. Zadeklaruj się. Zadeklaruj się. Mój przyjacielu, jesteś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, jesteś przecież mi jak brat. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Z Tobą na krzyżu, Jezu mój, umarł moje ja. Mój przyjacielu, wspieraj, prowadź. Jesteśmy Tobie poddani. W imieniu Jezusa. Święty Duch wykonuje dzisiaj potężne dzieła w Tobie. Poddawaj się temu, to kolejny etap. Bóg rano do mnie powiedział Cię tak. Życie ze mną składa się z małych etapów. Dlatego powiedziałem, nie karcz czasem małych początków. Realizuj moje etapy. Nie patrz dalej, bo nie musisz. Jeżeli zrealizujesz każdy z moich objawionych etapów, to następny będzie dla Ciebie stałotworem. Będziesz szedł i będziesz zwyciężał. Duch proroczy, to duch proroczy. Bóg mówi dziś do Ciebie, nie patrz tak daleko, patrz na etap i w wierze realizuj objawiony Tobie etap. Objawiony Tobie etap. Słowo Boże to pokazuje. Tak patrz i tak rób. Halleluja. Halleluja. Rozstawiajmy krzesełka. Uwielbiajcie dalej Boga. Będziemy szli dalej dzisiaj. Nie dekoncentruj się. Rozstaw krzesełka. Uwielbiaj Boga. Holy Spirit. Holy Spirit Jesus. Nasza była u góry. Holy Spirit Jesus. Jesteś przecież wielki Bogiem i Trójcy. Mój przyjacielu, sam jest zmarłeś, Panie, Tano. Ty zmartwychwstałeś i żyjesz pewnie. Ty jesteś królem, Ty mnie prowadzisz, Ty jesteś zbawcą. Ty jesteś ze mną, kiedy śpiewasz Bogu, kiedy śpiewasz mu nową pieśń, kiedy oddajesz uchwałę niestandardową. Jesteś cały czas poruszany. Twój duch jest cały czas w pracy. Pamiętaj, nie śpi, nie drzemie stróż Izraela. Ty nie potrzebujesz być w żadnym standardzie, który narzuca Ci środowisko zewnętrzne. Standard jest w Twoim duchu. Halleluja. Bóg chce, żebyś był twórczy. Bóg chce, żebyś był człowiekiem, który słucha Jego słowa od Twojego ducha. Halleluja. Słowo Boże mówi, żeby śpiewać Bogu nową pieśń. Tam jest takie słowo, te chwila, nowa pieśń. To wynika z inspiracji. Inspirowany jesteś przez Twojego ducha. Każdy z Was ma to samo. Trzeba to uwolnić. Jest w Tobie muzyka Boża. Jest w Tobie słowo, które jesteś w stanie zmieniać, zgodnie z tym, jak się wywołać Bóg. Nie jesteś ograniczony niczym. Niczym nie jesteś ograniczony. Halleluja.